Po tym meczu wiemy już na pewno, że z zespołem Leszczyńskiej Unii żegna się jej syn. Czy marnotrawny, to się dopiero okaże. Mowa oczywiście o niejakim Piterze, co się zowie Pawlickim. I pytanie, Patryku, w takim razie do ciebie. Czy z jego odejściem nie pójdzie również w parze, bo no to już po raz kolejny leszczyński byk dostaje od rozpędzonego kozła, utrata szans byłych mistrzów Polski na półfinał? Nie. Myślę, że tam powalczą chłopaki. To... Okej, dobra, to wiesz, myślałem, że na serio robimy ten program. Ja powiem tak, zacznij od początku, po prostu cofnij się tam, wymyśl sobie inną pauzę, puentę, może jakiś rymik zapodaj. Dobrze, kolega od razu się... wtedy lepiej idzie z kopyta. Już robią się tacy no, z nas, wiesz co, jak ten Kuźbicki z Korościelem. Tak zbazowani na pewno nie jesteśmy jeszcze. Nie, chłopaki, żartuję, rzeczywiście. Da radę być bardziej. Ja myślę, że faktem to odejście jakby mówi się o tym, że lepiej niż Sajfudinow, który nie powiedział tego gdzieś tam do kamery, tylko gdzieś tam to bokiem wymsknęło chyba z mediów rosyjskich wtedy, tudzież radzieckich, a tutaj jednak on na końcu po meczu ładnie to przedstawił i to przecież jakby nie było no, po meczu, który no można powiedzieć, że chyba, że był wyszedł, bo może to nie jest jakaś rewelacja, ale 10 punktów, tylko Janek Kołodziej zrobił więcej i Ratajczak, jeśli przeliczyć, to może na średnią z tego meczu, ale całkiem niezłe wrażenie zostawił sobie, chociaż po sobie może nie te dwa ostatnie biegi, ale jednak, więc no, czy marnotrawny, to zobaczymy, jak będzie wracał z podpalonym ogonem za rok czy za dwa. Na razie to będzie taki na wygnaniu. Słuchaj, komu tu życzysz, ty życzysz i co? Dobrego czy złego? Nie, no oczywiście, jak wiadomo, słuchajcie, nagrywamy po raz kolejny, ale po raz pierwszy po przerwie z już naszych domów, w sensie rodzinnych stron Patryka Holenderskich, a moich tam innych. Natomiast oczywiście Patryk był na tym meczu, ściskał tych ludzi, w ogóle całą Polskę wyściskał. To nie jest odcinek o tym, ale Patryku, jak atmosfera z tego meczu, tak pokrótce, nie zdradzając za wiele w porównaniu do tego, co potem w telewizji oglądałeś, bo ty przecież meczu na żywo w ogóle nie widziałeś, choć tam byłeś. No to Darek, tu, teraz jakby wiesz, tutaj takie podśmiechujki, a przecież miałeś to samo, jak byliśmy w Lublinie, więc niestety, ale kochani, to tak jest, bo mnie tam kamienie fruwały. Z tych meczów, na które wybieramy się osobiście, czy przynajmniej ja, na jednym z Darkiem byłem i tak naprawdę potem na kilku sam, to jednak ciężko te mecze oglądać. No może inaczej było we Wrocławiu, bo tam było, ale to jeszcze będziemy o tym mówić, bardzo strict to the rules. Which not everybody ale mówiłeś, że też apply. Folklor był, co ty tam będziesz? Był i będzie o tym więcej, a tutaj przede wszystkim panią Manitkę. Znaczy, nie, Anita, my już się poznaliśmy. Cześć w ogóle. Dzięki za tą fotkę. Tam ją wyściskałem, chociaż to też taka sytuacja śmieszna była, bo nie wiem, czy pan ochroniarz będzie oglądał, ale nie chciał mnie bardzo dopuścić do pani Anity, niech będzie, ani jej do mnie. Powiedział, że nie, po meczu. Tak. Powiedział, że po meczu, jeżeli fan ma podejść, to po meczu, a ja szedłem troszeczkę niżej i tak pomachałem do pana Kaczmarka, tego z MMA, i czy tam inne UFO, i że chodzi mi o panią Anitkę i żeby ona wyszła, i tylko pomachałem, że chcę zdjęcie, oczywiście bardzo sympatycznie wyszła, więc dziękuję do zdjęcia, i ten ochroniarz, który takim był właśnie zatwardziałym służbistą, tutaj tak. Służbistą, to on w końcu nam te śliczne fotki cyknął, także dziękujemy panie ochroniarzu, nie pamiętam imienia, ale dziękowałem podwójnie generalnie za to, że dopuścił, za to, że zrobił. Czuliście się do siebie zbyt dużą miętę, jakbyście trochę się podroczyli, popsioczyli, to może by was wtedy dopuścił szybciej, bo żadne do drugiego nie chciałoby po prostu wyjść. Tak jest, a już tak abstrahując od tych moich intymnych zderzeń z tym stadionem, to chcę powiedzieć o atmosferze, że no jednak jak się okazuje, tak jak mówią media i w ogóle statystyki, to jest stadion, gdzie ta niestety frekwencja jest najmniejsza, nawet gorsza niż w Ostrowi w tym roku, więc no tak to niestety wyglądało, że piękny stadion, w ogóle
nie wiem, czy nie najlepszy stadion, na którym byłem, gdzie coś, gdzie widać tor. Z każdego miejsca mam naprawdę świetny widok. Czy to naprzeciwko startu, czy to przy starcie, czy po bokach. I w ogóle też fajnie było, można się tam poruszać. Jako z tą akredytacją. Ale nie tylko. Więc atmosfera była fajna w sektorze kibiców przyjezdnych, bo tam szaleli faktycznie, że mieli powody do tego, a niestety miejscowi raz, że było niewielu, niewiele, to jednak no troszeczkę tak słabo z tym było i taki trochę pustostan Orła Łódź poczułem. Pustostanu natomiast w parku maszyn nie ma. Może uda się, może nie nam, kochani, zrobić kolejnego, może live'a, pogadać o naszych wakacjach, rozliczyć się, bo wiadomo, że wywiady są na rozmaitych Instagramach, tu macie adresy i Twitterach tam i te uściski Patryka i to no, wyprowadzenie akurat przez ochroniarza nie ma, ale to może kiedyś się wrócić dla płatnych patronów. Natomiast tam rzeczywiście wszystkiego jest, mamy tego do oporu, zapraszamy szczególnie na wywiady, bo naprawdę fajne. Nie za mocno po bandzie pojechane, to już wam ocenić, ale no mój ulubiony moment to oczywiście jest Mateusz Cierniak. Natomiast oczywiście na Patronite też jesteśmy, kochani. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć na Patronite, to tam, no nie błagamy, ale można, bo będzie raźniej. Tak, fajnie i sympatycznie, jak będzie nas więcej niż te, no nas dwóch i tych czterech łobuziaków, którzy nam się dokładają do interesu. Czy tworzą nam w sumie razem, nawet z Adamem przecież byłem na meczu. Zresztą w ogóle mieliśmy bardzo intensywny wspólny weekend, bo Lesz to potem płatnych. Było Opole i Wrocław. I Wrocław. Jak się okazuje, podświadomie śledziłem pana Mateusza Dziopę, który też w tych meczach był, z którym zdjęcie jest, ale to jeszcze z Lublina. No i jeszcze przecież posiłowałeś się z Mateuszem. To już osobna kwestia, no tak. A to będzie. Jest, 41-49, czyli dwoma punktami więcej dostaje, nie, przepraszam, czterema, w sensie jeśli chodzi o różnicę punktową jest teraz na korzyść Lublina, bo tam było 47-43. Jak pamiętacie, to było historyczne zwycięstwo w 10 rundzie, rundy zasadniczej, bo tam po 31 latach w końcu motor wygrywa, no ale... Nie można się dziwić, jak oni w ogóle prawie ze sobą nie jeździli do czasu ponownego awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej motoru, ale tam też, Patryku, tutaj było spokojnie, mimo tego wypadku w 13 biegu, o którym sobie jeszcze powiemy, bo aż do dzisiaj w piszczelach mi dzwoni, natomiast tam, pamiętasz, i Kołodziej, co tam gnóżka bolała, musiał się kurować i dopiero za 5.12 było powiedziane, że pojedzie, Mikkelsen też stłukł tyłek, Peter Pawlicki w ogóle po tych fantastycznych dzwonach z Nickiem Pedersenem nie pojechał. A tutaj już wszyscy zdrowi, wszyscy napaleni i co? No i działo się, szczególnie Damian Ratajczak, który nawet w wywiadzie pomeczowym mówił o tym w telewizji, że no w zeszłym roku tak świetnie pojechał w playoffach i ma nadzieję, że tak samo wyjdą mu w tym roku. I tak jak też podpytałem Janusza Kołodzieja w wywiadzie a propos tego, co to się działo, dlaczego właśnie Damian tylko jako jedyny w sumie coś tam odnalazł, bo jakby nie było, kochani, na cztery trójki, aż dwie, czy połowa z tego było Ratajczaka i to wcale nie w biegu juniorskim, chociaż tam świetnie też powalczył z Lampartem i na ostatnich metrach wyrwał mu dwa punkty. Tym Lampartem, który miał być tak fantastyczny po tym meczu w Lublinie, w którym byliśmy z Gorzowem, bo tu się okazuje, że to chyba jednak byli ci przeciwnicy, których wyprzedzał, ale to za chwilę może o tym. Więc Ratajczak 9+1, świetny wynik i on troszeczkę podciągnął tymi dwoma biegami. Faktem, w jednym holował go Kołodziej, w drugim chyba za nie byłby Lego i tam może za dużo nie pomagał, ale faktycznie to, że ta mała chodziła dzisiaj tylko, o czym też mówił Janusz u nas w wywiadzie, to było przekleństwo całego składu, chyba Leszna, który podświadomie chciał po prostu uciekać na zewnętrzną i czasami nawet po starcie za miejscowi prosto do krawężnika, a ci jakby w ogóle zapominali, jak to ten tor był zrobiony na ten mecz właśnie, żeby zaskoczyć Motor Lublin, a nie pod siebie, bo zrobili zupełnie przeciwnie do tego, co było w sezonie zasadniczym i niestety to wyszło jak wyszło. I tak dobrze, że podgonili, bo już było dramatycznie duża ta przewaga. Była. Jak się jeździ na torze, z którego się nie hebluje, właśnie ultra twardym, jak to Dominik Kubera, aż się zdziwił w ogóle, że aż taki beton są ludzie w stanie zrobić w Lesznie, no to wiadomo, że najkrócej jest po małej. No nie do końca, bo oczywiście były ścieżki w tym meczu,
fajnie też, że oni jechali moim zdaniem, no dość widowiskowo. Po prostu był tor równy i tam i popełniali małe błędy, ale też zawodnicy myślę, że w ogóle uraczyli nas. Nie wiem, czy genialnym speedwayem, ale takim ryzykanckim trochę właśnie, może niekoniecznie chodzi mi tutaj o atak Petera Pawlickiego na drugim łuku słynny, ale mimo wszystko kapitalne, mocne widowisko, 7 aż mi Janek w pierwszej tylko serii wyścigów. Słuchajcie, w ogóle 26 guru się stac doliczyło, my o dwie mniej, ale to wiadomo, że można dyskutować. Tutaj w ogóle no, po problemy ogromne przecież toczyły Leszno, bo w zeszłym roku to też dominowali liderzy, jeśli chodzi o zwycięstwa indywidualne, a tu przez pierwsze dwie serie, 7 biegów, nic a nic nie skapło bykom. Tak jest, właśnie mówił o tym pan Ziółkowski, że właśnie świetnie, jak zaczął to wyglądać w jego głowie po 7 biegu, gdzie właśnie wszystkie te trójki były po stronie lubelskiej, ale tak jak mówisz, znakomite widowisko, ja nie wiem, teraz tak nie wiem, cyknąłem, kliknąłem, tak smoknąłem do ciebie, żeby się zatrzymał a propos tego Pawlickiego, bo nie wiem, o którym biegu mówisz. Ja mi się wydawało, że najgorszy atak taki na właśnie upadek to był ten w 14 biegu, gdzie Doyle wypchnął tak pięknie stopką, czy no, całą sobą tak naprawdę Cierniaka i Mateusz sam w wywiadzie u nas mówił tak sobie może po cichutku, że w sumie ty mógłby się położyć tam i może pan Doyle byłby wykluczony. I tak pewnie by było. Nie pamiętam już dokładnie, kto to był, czy to był Drabik na wyjściu z drugiego łuku, ale Peter generalnie... Jak to Peter? Tutaj oczywiście zaraz hejt pójdzie od tych, którzy go miłują w Lesznie. Trudno, takie życie, taki los mój. Natomiast tam było wypuszczenie się takie... Nie wiem, czy to było taki prawie, że... No nie, nawet nie, bo Protasiewicz to Nowaka w meczu z Zielonej z Łodzią wywoził tak solidnie, ale stabilnie. A tutaj właśnie był taki rykoszet, można powiedzieć, Peterowy. Ale powiem ci szczerze, że to bardziej mi zapadło w pamięć niż to, co się stało między Mateuszem a Jasonem. Mateusz w wywiadzie mówił o tym, ja słuchałem, wierzyłem mu. Generalnie ty go tam napędzałeś. Polecam, naprawdę, pauza w tym odcinku i kochani, lecicie tam, bo to jest masakra, co tam się odstawiało. Natomiast powiem ci szczerze, że... Sorry, Mati, ale no, taki tak. Był klimat. Ja najpierw ten wywiad montowałem i obejrzałem potem, a później dopiero mecz widziałem i tak, nie wiem, no, było oczywiście, był taki mały, idziesz stąd, nie? Ale czy to aż... That's enough. No, generalnie speedway dorosłych. Ja nawet, tak jak, ja to jakby nie kłamałem, bo ja tak samo właśnie pomyślałem w trakcie tego biegu, widziałem, oglądając go na żywo na stadionie, że dlaczego Mateusz nie położył. No i tak jak się okazuje, wszyscy tak wkoło pewnie mówili i potem w parkingu po stronie lubelskiej, bo przecież nie leszczyńskiej, ale tak jak powiedział też, już przechodząc teraz powoli do punktów, Piotr Baron, że no niestety, no, inny tor był w fazie zasadniczej, inny teraz, co z tego, jak motor tak mocny, że no, dał im w tyłek i dziś i wtedy. A tak, Darku, przedstaw, jak te punkty wyglądały i coś tam może skomentuj. Dokładnie, lubelski zespół. Aha, jeszcze chciałem tylko do tej sytuacji nawiązać, że pytanie, komu dać nagrodę? Mateuszowi za to, że utrzymał się, czy Doyle'owi, że on tak precyzyjnie wypchał przeciwnika? Bo naprawdę, gdyby to były Mistrzostwa Świata w wypychaniu, w faulu, ale kiedy zawodnik się utrzymuje, no to przecież to jest podręcznikowy przykład. Motor Lublin, 49 punktów, Mikkelsen, który nie przestępuje kontuzjowany, ale prawie z tego meczu cało nie wychodzi, chociaż wygrywa po tym dzwonie z Jarkiem Hamplem w pierwszym łuku. 10+2, nie jechał już w nominowanych. Maksym Drabik do połowy to naprawdę była wielka podpora. Lepszy mecz niż ten w 10 rundzie. 9 punktów w 6 startach, przepraszam, Jarek Hampel. Taki no, nie najgorszy występ w sumie, chociaż u siebie to nie wiem, czy nie mógł bardziej to lepiej cerować. 11 w 6. Mateusz Tudziejerz znowu na miasto poszedł, znowu będzie pasem. Nie startował ZZ-ka, robi 11 punktów. To jest egzekwo, ile dobrze pamiętam, najlepszy wynik w tym roku. Już nie zaglądam do statystyk. Wiktor Lampart, Lampartowy mecz, 2 w 3. Mateusz Cierniak nabruździł, ale tylko 4 w 3. No i 13+1 Dominika Kubery z jedną czkawką w 4. starcie. Tak, przecież do tym Kubera po tym najlepszym swoim meczu ostatnio, jak był właśnie w Lesznie, już nie wdziewając tych leszczyńskich barw i tam zrobił najlepszy wynik od 7 lat, tu robi kolejny
można powiedzieć, drugi najlepszy w swojej karierze, czy przynajmniej od tych 7 lat mniej więcej. I chociaż narzeka na ten tor, to jednak widać to, że on jest w gazie. No wiadomo, jak to potem wyszło, nie wyspał się chłopak. Prosiłem, błagałem, kłaść się Dominiku, za co zostałem wezwany od buraków, ale niestety Dominik się nie położył, ale też wiadomo, że na innym sprzęcie też jechał w Glasgow i tam totalnie mu nie poszło, zresztą w ogóle Polakom, ale też tam to w ogóle inna historia, bo to też dużo opowiadać. Tutaj mają chłopaki się o co bić, tam wygrali ci, którzy albo byli tamtejsi, albo mieli nic, nie mieli nic do stracenia, czytaj Kim Nielsen. A patrząc na Motor Lublin, no to wszyscy punktowali tak naprawdę, tak? Tak jak mówiliśmy, aż 11 trójeczek, więc zabrakło jej tak naprawdę tylko Wiktorowi Lampartowi, który no właśnie ma te dwie nowe jednostki, jak to mówiono po meczu z Gorzowem u siebie, a tutaj niestety to dobrze nie wygląda. Nikt jakoś, oprócz Kubery, który chyba został nawet riderem meczu, strasznie się nie wybija tutaj, jeśli chodzi o jakąś swoją średnią, ale każdy robi, no właśnie to jest taki typowy motor, równo, równiej i najrówniej, chociaż chyba w ten weekend jeszcze równiej jechała Czewa, ale to inny odcinek. To tak mówią, podobno. No oczywiście, dla mnie zawodnikiem, którego bym najbardziej wyróżnił, to jest zdecydowanie Mikkel Mikkelsen. Nie tylko za ten powtórzony, wygrany bieg 13, gdzie on tak naprawdę jeszcze nie kontaktował za bardzo w parkingu, co jest, ale dopuścili i pojechał i generalnie no, trochę taki przyjemski występ, można powiedzieć, w tym dzwonie. Natomiast on był naprawdę mega walczakiem, bo i w biegu pierwszym, i w biegu szóstym, i właśnie w trzynastym to on. I przecież łaił się kapitalnie dwa najlepsze biegi, to właśnie trzynasty z jego udziałem i również pierwszy. Tam było odpowiednio 5 i 4 mijanki, jeśli tak to, na to patrzeć. Rzeczywiście jeszcze kołodzieja pokonał w biegu szóstym, więc to aż się oglądało. Jarek Hampel też swoje pokazał, zwłaszcza w biegu trzynastym też to tam nie wyglądało konkretnie, ale powalczył i wyszarpał te dwa. To nie było 5-1 od takie, tylko ci zawodnicy naprawdę musieli się wziąć za siebie. Natomiast, no cóż, Drabik na pewno mógł lepiej, ale to 1-0 nie z jego winy, a po prostu Mateusz Cierniak, to też była akcja w parkingu, gdzie musiał... Tak, tam, tak. No tak, wiem, no przestań. Tam niestety wyskoczył za mocno na wyjściu z pierwszego łuku, kiedy jechali w biegu 12 i wybił z głowy na jazdę Mateuszowi. Natomiast, słuchaj... Lampard, no dobre starty jedynie, ale pokonał tylko dwa razy Huberta Jabłońskiego. To rzeczywiście jest zupełnie odwrotny ten Wiktor. To taki z początku zeszłego, można powiedzieć. Jedzie dobrze, ale no już nie wspiera tak mocno. No i to jest to, że tracił, tak? To jest najgorsze, że on tracił na tych trzech biegach chyba dwa razy. No, w pierwszym biegu stracił, potem też tak, go objechał Licji. Potem Licji, tak. No właśnie, więc jakby za każdym razem tracił, a Cierniak jakby nie walczył, a tutaj jednak Cierniak, pamiętajmy o tym jednym zerze, gdzie właśnie w tym 14 biegu a nie był tak znakomity po starcie, ale już na wejściu w drugi łuk ładnie zamknął Ratajczaka, a potem pięknie wyszedł przed Doyla, no i ten potem wykonał to swoje słynne łyżeczko wysuwanie, łyżeczkowanie, czy jak to tam wypychanie nazwać. Lekki curling zastosował i skończyło się zerem, ale też piękny bieg, tak jak mówimy, no niesamowite te mijanki, końcówka to już w ogóle, tak jak Darek powiedział, 5 w 13, ale potem 14, 15 po 3, także naprawdę dużo się działo i też autorami oczywiście tych mijanek byli Leszczynianie i tak między innymi Jason Doyle, 6 plus 2, no. Mocno niewybitny ten mecz, też w wywiadzie ze mną lekko skrzywiony, troszeczkę złośliwie to tak też odpowiedział. Dziwnie, bo łyżba. Troszeczkę, nie, zawsze Darku, ja mówię nie o swoim wywiadzie, tylko o tym, jak kolega z jakiejś redakcji przede mną zadawał pytania i mówi, co nie poszło nie tak i dlaczego taki słaby mecz. Powiedział, no da się jeszcze głupsze pytania wymyślić? Tak jakby parafrazuję pana Doyle'a, ale generalnie odechciało się chyba redaktorowi potem zadawać mu więcej tych pytań. Ale tak to niestety wyglądało, że tutaj nie znalazł recepty na ten tor. Piotr Pawlicki, już mówiliśmy, 10 punktów w 6 startach. Całkiem
nieźle, ta końcóweczka słaba. Dawid Bellego miał momenty, bo miał nawet 5-1 z Ratajczakiem, ale ostatecznie 3+2, chociaż w trzech startach, bo wiadomo, że trzeba było się gdzieś tam ratować taktycznymi, więc za dużo się na torze nie pokazał, a średnia prawie 2-0. Jamon Lizzi, no niestety, tak jak tam był występ, jak ty powiedziałeś, Lampartowski, to tutaj jest Lizzejowski z tego sezonu, bo znowu nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę z Lizzejem. Dwa sezony temu tak świetnie, w zeszłym trochę gorzej, a w tym jeszcze 2 punkty w 3 startach. Janusz Kołodziej niepokonany w 2 tylko ze swoich startach na 6 razy. To jest coś nie do pomyślenia przy tak świetnie jeżdżącym i z taką średnią występującym w tym roku Januszu. Hubert Jabłoński, no 2-0, potem raz zmieniony taktycznie za niego pojechał Ratajczak, który mecz sezonu 9+1 fantastycznie się pokazał młody. Oby tak było dalej, bo nie wiem, czy jest jakaś szansa na ten rewanż i na odrobienie, ale chociaż żeby zostać tym lucky loserem, to ja wiem. Chociaż będzie chyba chociaż ciężko. Jeżeli to się nie zdarzy, to będzie no i Menzel, Darek, co z tym? Co z tym Antoni Menzel tak wyglądał, mówi, kurka, gdzie ten tudzież idzie, nie? A potem wiesz. Wzięli go na ściankę i tyle było. No słuchajcie, jak to było w tym meczu Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej, tak jak przyznał w wywiadzie, to nie był kraj dla starych kołodziejów. Przegrał wszystkie swoje biegi oprócz oczywiście biegu 15, gdzie kapitalnie pojechał, ale walczył mocno, starał się. Piotr Pawlicki z kolei, no okej, wtedy nie jechał, teraz 10 punktów w 6 startach. Jakbyśmy zrobili średnią, no to nie jest fajnie. Nie wygląda graficznie źle, ale w zasadzie tak mi się wydaje, Patryku, że on odpalił tylko w biegu 10 i to na U24 i na U21, bo tam jechali Lampard z Drabikiem. Oczywiście Drabik to Drabik, klasa w sobie. Natomiast Doyle zupełnie nie istniał. Walczył, ale przegrywał. No raz tylko mu się w biegu 14 udało i to właśnie tego Jurniaka. Tak, i tam akurat przywiózł jedyneczkę, przepraszam, dwójeczkę, ale tak to układało się te punkty, jak widzicie w tej Leszczyńskiej Unii, że no brakowało kilku tego pewnie Kołodzieja, pewnie Pawlickiego, a szczególnie Doyla, który no nawet ciężko powiedzieć, że miał się jak z czego tłumaczyć, bo może próbował, ale myślę, że wybitnie to, no to chyba taka, nie wiem, mi się wydawało, że to jest taka stara prawda żużlowa, Darku, że robi się tor pod siebie, nie przeciwko przeciwnikowi, a tutaj poszli tym tropem, chcieli coś to tam... tor pod komisarza. A, pod komisarza, no ale... Ale on nie jeździ, więc nie wiemy tak naprawdę, czy ten tor jest dobry. No właśnie, mógłby zrobić jakieś kółkę z Kołodziejem. Jacek Krzyżaniak z którym teraz, tak. Krzysiem Okupskim. Oczywiście, że tak, tak to nie, w Gajerach. A więc no jest wynik jaki jest, to, o czym tu w ogóle mówimy? 6. drużyna jedzie z 1, więc jakby to musiało się tak skończyć, chociaż może w pierwszej lidze tak nie było, bo jednak Gdańsk wygrał u siebie z Bydzią. Tutaj aż takich cudów nie było i ostatecznie skończyło się tak jak miało chyba, bo też ten wynik jednak pod koniec podciągnęli, bo było tak jak powiedziałem fatalnie w tym momencie, ale ostatecznie wyszli z tych 40 i myślę, że nie ma jakiejś tragedii. Pewnie będzie fajne ściganie w Lublinie, ale no wątpię, że tutaj myślę, że jednak Leszno już powoli się żegna. Ale tak jednak, jak mówię, czyli 20... w końcu odpowiadasz mi na to pytanie, a nie kołujesz 20 minut. 24 mijanki, kochani, to naprawdę na żywo się oglądało, z odtworzenia też polecam, bo też, tak jak powiedziałem, świetnie się w ogóle mecz ogląda w Lesznie, bo jest dużo miejsca i fajnie widać wszystko. Oczywiście, no i teraz pytanie, Patryku, w takim razie sobie postawmy takie, jedzie to Leszno do tego Lublina, tam było, pamiętasz ile? Pamiętasz tak z głowy wynik motoru z Lesznem? 6-5? Dokładnie, 58-32. O, tam były baty, tam oczywiście Frazier Bowles nawet 2 razy pojechał, bo tak sam mógł, natomiast pytanie, czy z tym składem, czy z takim Doylem, który tam też pojechał tylko 6 punktów w tej 5. rundzie, to tam tylko tak naprawdę, no i Kołodziej jedyny, 10+1, ale nikt nie robił tych punktów, i Bellego, i Lizzi, Pawlicki tam jechał i tylko 6 zrobił. Juniorzy, to wiadomo, że teraz to już Ratajczak to jest ten playoffowy, więc masz rację. I pytanie, ile oni zrobią i czy to będzie ten unlucky loser jednak? A powiedz mi, Darku, czy ty pamiętasz, który to był mecz
że nie, w tym sezonie, no, że Doyle tak wyskoczył z liceum, takie piękne wyniki porobili w Gorzowie, a, to było, nie czy pamiętasz, w Toruniu? Zaraz, czekaj, nie miałam czy w Toruniu? No chyba tak, no, tak, tak, tak. Więc o czym mówię, że to może być jednak tak. Przede wszystkim ostatni mecz Pawlickiego w barwach Unii. Może się jeszcze bardziej postarać niż u siebie, bo to już będzie faktycznie ostatni. Kołodziej może zrobić komplet zawsze. Doyle z liceum, jeżeli powtórzą te wyniki, właśnie już teraz nie pamiętam, z którego meczu, że tak, no, fantastycznie pojechali, osłabiony wtedy był ten zespół leszczyński. No i Ratajczak zawsze też może odpalić, więc jakby to jest żużel. Darku. A tak schodząc na ziemię, to ile byś postawił? Jakbyś musiał? Masz tu stówę i na cuksy nie można. 52,38. 52,38. Dobra. I to myślisz, że ewentualnie z tą Czewą jadącą u siebie z Wrockiem i oczywiście no, o Gorzowie i Toruniu nie mówię, bo tam to chyba w ogóle będzie bardzo blisko, nie? Chociaż Baculik wraca. Pytanie. Czy jest ktoś, jest w stanie komuś zagrozić Leszno, jeśli chodzi o Lucky Losera? Dziękuję pięknie. Kochani, jeżeli chcecie nam zagrozić, to na Patronite można tam zrobić najlepiej i najskuteczniej. patronite.pl/parkmaszyn. Dołączcie do nas. Oczywiście niedługo będzie można, jak będziemy robili więcej live'ów. Mamy nadzieję, zobaczymy jak to wyjdzie i płacić nam na żywo także, wspierać naszą działalność, żeby Patryka oczy jeszcze bielsze były, no bo to trzeba się napucować teraz. Będzie nam bardzo miło, jeżeli do nas dołączycie. O, i na zęby też. Klawiaturę się wymieni w końcu. Tak, Twittery, Instagramy, tam zapraszamy właśnie na, jak zwykle, zapowiedzi odcinków, ale też i te wywiady, które się ostatnio przydarzały i te przytulanki z tą czerwoną kuleczką parku maszyn. I Facebook, gdzie też no, postaramy się znowu trochę nadrobić, bo ostatnio tak ciężko było, więc z czasem, więc ja tam zasiądę, też tam coś powrzucam dla tych, którzy nas no, nie oglądają na tych platformach takich mega popularnych, nie lubią tego po tak prostu. Jest. Ci, którzy są oczywiście z Odzysku, to na Facebooka zapraszamy. Dokładnie to powiedziałeś, muszę ci przyznać. Dziękujemy serdecznie, kochani. Zapraszamy oczywiście, teraz wypuszczamy, ci, którzy oglądają to i dotrwali do tego końca, to zaraz wypuszczamy ten odcinek, jak tylko wcisnę tutaj stop record. Także miłego oglądania, no i nie wiemy, kiedy kolejne wyjdą półfinałowe, ale ćwierćfinałowe, ale wyjdą. Właśnie, bo jest teraz świetny internet, tak widzicie, połączenie, wszystko, nic nie zrywa, także nic, tylko nagrywać. Tak, i komputer w końcu. Dziękujemy bardzo, kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia. Poszedł ten internet na holenderskiej.